rozpoczynamy pierwszy pojedynek Muayda dzisiejszej gali zaplanowanych trzech starć. W tej formule rozpoczynamy od Waikru, czyli tradycyjnego tańcu zawodników Muay Thai, zwanych również nakami. Na narożniku niebieskim, w czarnych rękawicach, czerwonych spodenkach, podopieczny Rafała Króla z klubu Thai Gym Tarnów, Piotr Szczepanek, w jego narożniku Mateusz Różak, a naprzeciwko Oskar Jabłoński, Akademia Muay Thai Kielce, weteran już KAL Fight Time'u, w jego narożniku trener Bartłomiej Miniszewski. Panowie noszą charakterystyczne ochraniacze na łokcie, albowiem łokci w tej walce używać wolno. Będzie dużo klinczu, dużo kolan, dużo kopnięć, no i łokcie. Kategoria 71 kg. Runda pierwsza. Mocno zaczyna Jabłoński tym wysokim kopnięciem atakując Piotra. Zobaczymy, wszystko rozstrzygnie się tak naprawdę chyba w pierwszej rundzie. Zawodnik Thai Gymu nieco niższy, nawet sporo niższy bym powiedział. Oj, wysokie kopnięcie. Doszło tam do celu, jest kolano, to może być ciężko. Bo ciężko też zaczął Oskar Jabłoński. Piotrek Szczepanek w defensywie. Krzyczy tam Mateusz Różak, żeby więcej pracował, żeby nie dawał mu walczyć w dystansie, żeby podchodził, klinczował, no i w tym półdystansie atakował, ale łatwo powiedzieć, kiedy ma się naprzeciw siebie dużo wyższego rywala, chociaż z takimi właśnie na mistrzostwach Polski K1 radził sobie Mateusz Różak, z reguły niższy od swoich oponentów. Ma sporo obrotów w wykonaniu Piotra Szczepanka. Patrzył sobie tą wątrobę podopieczny Rafała Króla. Jest, był pierwszy łokieć. Jakby nieco zmęczony już tą pierwszą starszą Oskar Jabłoński. Temperatura zdecydowanie nie jest tak jak w Tajlandii. Dość chłodno jak na Niepołomice. Byłem tu już dwa razy i za każdym razem pod ringiem była Tajlandia. A tu jakby nieco spokojniej. Dobre kolana teraz w wykonaniu Jabłońskiego. Jest, doszło, ale nie. O, jest, teraz to weszło. A więc trzecie kolano dopiero w wykonaniu zawodnika z Kielc. Dochodzi celu, 10 sekund do końca rundy pierwszej. Jeszcze próbuje znaleźć tam miejsce na łokieć Piotrek Szczepanek. I koniec rundy pierwszej. Jagielski daje znak, że ring wolny, a więc za moment zaczynamy rundę numer 2. Pojedynek Tarnowsko-Kielecki, czyli Piotr Szczepanek, Thai Gym Tarnów, czerwone spodenki, jego rywalem Oskar Jabłoński. Potężnie się zaczęło. O, chyba to się skończy źle. No,
Tadeusz Różak zadał pytanie swojemu zawodnikowi, czy jest w stanie walczyć. No ale zobaczymy, jaką decyzję podejmie sędzia Jagielski. Chyba tak, walczymy. No więc już w pierwszej akcji to, co weszło na początku pierwszej rundy. Dobrze teraz w obronie Piotrek Szczepanek, ale nie może stać, tak jak mówi Mateusz Różak. Musi klinczować, musi siłować i musi przede wszystkim dobrze bronić. Mocna presja Oskara Jabłońskiego. To było poniżej pasa. Dużo czasu nie potrzebował Piotrek Szczepanek. Wygląda też, że wrócił już po tym knockdownie, jaki zafundował mu na początku drugiej rundy Oskar Jabłoński. O, takie kopnięcia boczne na kolano. Szuka tej wątroby cały czas Piotrek Szczepanek. Napalił się na tą obrotówkę, ale jak na razie te próby spływają na niczym. Dobrze, teraz trzy ciosy na korpus, ale to tylko trzy ciosy w obliczu tego, co jak na razie wsadził w tej rundzie Oskar Jabłoński. Dziesięć sekund do końca rundy drugiej. No, wydaje się, że Jabłoński tutaj w końcówce złożył spore problemy kondycyjne. Trzecia, ostatnia runda starcia Kielecko-Tarnowskiego. Piotr Szczepanek, Tajdzin Tarnów, czerwone spodenki, Oskar Jabłoński, spodenki zielone, Akademia Wojtek Kierce i trafi teraz tym backfistem Szczepanek. No widać, to trochę bardziej odważna postawa w trzeciej rundzie Szczepanka, jak na razie przynosi efekty, przynajmniej na początku tej rundy. Zobaczymy, otwarte szeroko usta. No dość taka niecodzienna garda Oskara Jabłońskiego. Mocno teraz przeatakował Jabłoński. Natomiast Szczepanek jakby wciąż niewzruszony, tylko ten knockdown potrafił go wzruszyć, mimo że tam gdzieś za nisko schodzi ta głowa. Krzyczy cały czas Mateusz Różak, żeby tej głowy nie opuszczał, żeby się prostował w klinczu. I teraz widzieliśmy przed momentem dobrą akcję w wykonaniu podopiecznego Rafała Króla. Jest obrotowy łokieć, ale na gardę wyłapany przez Jabłońskiego. Ostatnie pół minuty ci zostało, grać!
Oj, wysokie kopnięcie. Mamy czas stop. Ostatnie sekundy trzeciej rundy. Jest ostrzeżenie dla Oskara Jabłońskiego. Zakopnięcia wkrocza. Nie dawaj głowy tu! Tam dobra akcja, lewy, prawy obrotowy łokieć, ale Jabłoński. No tutaj wygrywa chyba przewaga gabarytów zawodnika Akademii Muay Thai Kielce. Za chwilę koniec tej walki. Tak jest, a więc świetna walka. Pierwsza walka Muay Thai na gali Fight Time 22 została zakończona. Za chwilę Krzysztof Pucer i werdykt. Oskar Jabłoński stwierdził, że Piotrek jest twardy, jak bardzo jest twardy. Zapraszam panów na środek ringu. A ja ogłaszam, że walkę numer 4 jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Oskar Jabłoński!